Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Połowa amerykańskich milenialsów jest zainteresowana używaniem krypto. I dzisiaj chciałbym ten fakt skomentować, albo raczej przemyśleć wspólnie z Tobą, też i z pomocą Waszych komentarzy, co ten fakt może oznaczać, albo co to może znaczyć dla nas stricte. Na początku przypominam, że w najbliższych dniach prowadzę webinar z analizą rynku, gdzie przedstawię też nowości, które się dzieją i przygotowałem dla Was nowy bonus niespodziankę, co oznacza, że każdy uczestnik tego webinaru dostanie ode mnie prezent. Będzie to bardzo fajne, tak myślę, bardzo fajny dwugodzinny materiał audio. Każdy z Was dostanie go w prezencie, także może zapisać się na ten webinar klikając link pod tym filmikiem. No i dobra, jak donosi Cointelegraph, przeprowadzono ankietę, firma YouGov Omnibus dowiodła tą właśnie ankietą, że połowa milenialsów jest zainteresowana używaniem kryptowaluty. Ankietę przeprowadzono pod koniec sierpnia 2018 roku, 1202 osoby wzięły udział, no i w tej właśnie grupie okazało się, że 36% ludzi, którzy uważają, że kryptowaluty będą szeroko akceptowane, czyli zaraz dojdziemy do tego, ile procent ludzi uważa w ogóle, że będą. Natomiast spośród tych, którzy tak właśnie uważają, że krypto to jest przyszłość i będzie to używane, to 36% z nich, czyli pi razy drzwi co trzecia osoba, powiedziała, że chciałaby w przyszłości używać głównie kryptowalut, czyli że chciałaby odsunąć się od dolara i raczej płacić kryptowalutami. To jest pocieszająca wiadomość, natomiast 57% powiedziało, że nie, że spoko, że krypto będą szeroko używane, ale oni by dalej jak najbardziej chcieli korzystać z dolarów. Czyli tak naprawdę jeszcze jest daleko do tej tak zwanej masy krytycznej, gdzie ilość osób chętnych do używania kryptowalut byłaby tak duża, że ci niechętni byliby w mniejszości, więc musieliby się dostosować. Na razie jeszcze tak nie jest i zapewne jeszcze długo tak nie będzie. Niemniej jednak ta liczba 36% to jest dobra liczba, no bo jakby nie było, to jest co trzeci tutaj ankietowany. Spośród tych oczywiście, którzy powiedzieli, że krypto będzie szeroko akceptowalne w przyszłości. Natomiast okazało się, że wśród milenialsów, czyli osób z okolicy milenium, to jest mniej więcej po połowę, czyli 48% chciałoby wymienić dolara na krypto, a nie chciałoby 50%. Zastanawia mnie, co się stało z 2%, ale podejrzewam, że była jakaś trzecia nieznacząca odpowiedź. Tak czy inaczej, połowa milenialsów, czyli tak naprawdę spośród tych osób młodszych, im młodsi, tym więcej z nich chciałoby używać Bitcoina. To w zasadzie jest logiczne. Tak to jest przecież z wynalazkami technologicznymi, że każde młodsze pokolenie jest bardziej do nich przyzwyczajone i bardziej otwarte na te rzeczy, a starsze po prostu boi się zmian i to widać w tych liczbach. Niemniej jednak to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest, że co drugi millennials wolałby płacić Bitcoinem niż dolarem. To jest rzecz bardzo, bardzo pocieszająca. 79% Amerykanów zna co najmniej jedną kryptowalutę. No i oczywiście większość z nich, wiadomo, zna Bitcoina, 13% słyszało o Ethereum. Natomiast 87% osób, które słyszały o Bitcoinie, nigdy nie miały z nim nic wspólnego. W sensie nie kupiły go, nie sprzedały, po prostu słyszały, że jest. Czyli zobaczmy, jakie jest jeszcze pole do popisu. Ile jest osób? Bo czasem to tak jest, że wszyscy znają Bitcoina. Faktycznie 79% Amerykanów słyszało o Bitcoinie. Akurat o samym Bitcoinie 71%, ale o krypto 79%, czyli zdecydowana większość jak najbardziej. Natomiast co z tego, jeżeli mało kto tak naprawdę w ogóle miał z nim realnie do czynienia. Co jest ciekawe, 49% respondentów uznało, że cieszą się, że nie weszli w Bitcoina i nie zamierzają, czyli połowa tak naprawdę ankietowanych ma to gdzieś, można powiedzieć, przynajmniej na ten moment, podczas gdy 15% osób
No, żałuję, że nie weszli w Bitcoina wcześniej, że to by było super i uważają, że teraz to jest po ptokach, że tak powiem, czyli korekta już, upadło, koniec tematu. Tak czy inaczej, z kolei 34% uczestników całej ankiety nie sądzi, że kiedyś kryptowaluty będą szeroko akceptowalne, ale 44% milenialsów z kolei twierdzi, że jednak będzie, że jednak to tak będzie któregoś dnia, że wszyscy płacimy kryptowalutami. Zagmatwane są te liczby trochę, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tu jest ile procent z tamtych, a ile z siamtych, że tyle procent wierzy, że będzie, a z tych, którzy wierzą, że będzie, to tyle wierzy, że to Bitcoin i tak dalej. Zamieszanie jest, natomiast dla nas tak naprawdę jest wniosek najważniejszy z tego, taki, że mówi się, i to jest dobra wiadomość, że aż połowa milenialsów uważa, nie, że zarobimy na Bitcoinie miliony, że kupimy Lambo, że super sobie jutro potrajdujemy od rana do wieczora, a raczej od wieczora do rana, tylko 50% milenialsów mówi, że chce używać kryptowalut. Bo nie wiem, czy pamiętasz, pewnie nie, bo mało kto w tej branży to pamięta, ale kryptowaluty powstały po to, żeby być walutami, w sensie, żeby służyć do płatności, do wymiany tak naprawdę wartości. W ostatnim czasie, wiadomo, stały się narzędziem spekulacyjnym, bardzo potężnym, no i oczywiście doprowadziły wielu ludzi do fortun i pewnie jeszcze więcej ludzi do bankructwa. Tak czy inaczej, prawdziwy potencjał długofalowy w kryptowalutach i to, żebyśmy my na tym mogli zarabiać też w przyszłości, będzie moim zdaniem w używaniu, w użyteczności, czyli w tym, że ludzie naprawdę będą chcieli płacić kryptowalutami. I jakkolwiek nie można popadać od razu w nadmierny optymizm, bo wiadomo, że tu mamy, no, jakby nie było, rewolucję płatniczą, także coś hardkorowego, coś, co może równie dobrze nie wyjść, jak wyjść, to jednak statystyki pokazują, że wśród tych młodszych osób, relatywnie młodszych, milenialsów, połowa osób chciałaby płacić kryptowalutami w przyszłości najbliższej. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że społeczeństwo coraz bardziej chyba widzi, do czego są kryptowaluty. Obstawiam, że te osoby, które powiedziały na przykład w ankiecie, że nie kupiły Bitcoina i teraz już nie kupią, bo jest za późno, to są właśnie te osoby, które to kojarzą typowo ze spekulacją, z trzepaniem hajsów. Natomiast tak naprawdę paradoks polega na tym, że prawdziwe trzepanie hajsów zacznie się wtedy, kiedy się przestanie o tym mówić. W sensie, kiedy zacznie się promować kryptowaluty, czyli kiedy będziemy starać się robić tak, żeby ktoś je używał. Wtedy dopiero okaże się, że są potrzebne, bo jak da się za nie coś kupić w wielu różnych miejscach i będzie to łatwe, bo teraz można powiedzieć, że no są sposoby, jakieś są wallety z kodami QR, można płacić w różnych miejscach, bla bla bla. Jak to będzie tak proste, a nawet najlepiej prostsze niż płatność wizą, to wtedy będziemy się bawić i wtedy paradoksalnie, jak będzie szersza adopcja, to może się okazać, że to też pozytywnie wpływa na całą branżę i dopiero się wtedy na tym da nieźle zarobić. I wtedy bym uważał, że to, co mieliśmy do tej pory w 2017 roku, to był tak naprawdę przedsmak tego, co się może dopiero wydarzyć. Natomiast, żeby to się wydarzyło, potrzebna jest adopcja kryptowalut, czyli stosowanie ich, a nie tylko spekulacja. I jeżeli faktycznie będziemy stosować, to będzie dobrze, a ta ankieta jest pod tym kątem pocieszająca, bo sugeruje, że coraz więcej osób myśli o tym, żeby je faktycznie stosować i co ciekawe, w jednej z innych ankiet firma zajmująca się badaniami Ipsos stwierdziła, to było w czerwcu, że zainteresowanie kryptowalutami powinno w najbliższym czasie się podwoić. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Po pierwsze dlatego, że jak wiemy, zainteresowanie kryptowalutami ma bezpośrednią korelację z ceną kryptowalut, czyli im więcej jest wyszukań w Google hasła Bitcoin, tym więcej kosztuje Bitcoin. To jest jakby dość logiczne, ale nie każdy o tym wie. A po drugie, jak podwoi się zainteresowanie kryptowalutami, to znowu będzie coraz więcej osób, które chcą nimi płacić, ponieważ jak będzie duże zainteresowanie, to więcej na przykład sklepów będzie chciało przyjmować bitcoiny, bo się to po prostu będzie opłacało. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Wiem, że na ten temat można patrzeć z dwóch stron, bo z jednej strony no, taka szeroka adopcja to jest marzenie. Marzenie wielu kryptowaluciarzy i to może być prawdziwa rewolucja światowa.
A z drugiej oczywiście brzmi to tak dobrze, że aż trudno w to uwierzyć, żeby faktycznie tak któregoś dnia nie było dolarów i nagle ludzie płacą bitcoinem głównie. Także trochę utopijnie, dla mnie osobiście ta wizja brzmi utopijnie, niemniej jednak no, pocieszające jest, że coraz więcej osób widzi możliwość wymiany dolara na bitcoina. Zobaczymy, jak będzie. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat, co sądzicie, jakie są argumenty za i przeciw. I słyszymy się na YouTubie oraz na webinarze, podczas którego przeanalizuję dla ciebie sytuację rynkową i dam ci, myślę, całkiem fajny bonus. Link do niego pod tym nagraniem. Bardzo miłego dnia ci życzę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!